Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Pytanie, co nie masz odpowiedzi na nie. Ja sobie przygotowałem zestaw pytań na dzisiaj. Dzisiaj będzie o piekle. Tak, przeczytam wam pytania. Pytania na dzisiaj. Pierwsze pytanie. Co to jest piekło? Drugie pytanie. Jak jest w piekle? Trzecie pytanie. Jak wygląda diabeł? Czwarte pytanie. Gdzie jest piekło i jak się świat skończy? Piąte pytanie. Jak wygląda mapa piekła? Szóste pytanie. Czy da się uciec z piekła? Tak zwany odwrotny klucz. Siódme pytanie. Piekło w psychozie, a po śmierci. Ósme pytanie. Jak wygląda psychoza czyśćca? Dziewiąte pytanie. Dlaczego wybrane osoby dostają objawienie piekła? Dziesiąte pytanie. Co robić, by uniknąć piekła? No. Więc zaczynamy. Co to jest piekło? No, piekło to jest zasłużone miejsce dla złych osób. Dla złych osób, no po prostu zasłużone osoby tam trafiają, co po prostu muszą tam trafić, bo na to zasługują. No. Drugie pytanie. Jak jest w piekle? Tak. W piekle jak jest? No. Ja na przykład miałem psychozę piekła, więc no po prostu no w piekle to jest coś takiego, że osoba, która jest w psychozie piekła, czuje się jakby była wężem bez rąk i bez nóg. Takie uczucie. Czuje się tak jakby ogień rozpalony, czysto duchowy, rozpalony gniewem Bożym, ogień przenikał duszę, ale jej nie mógł po prostu zniszczyć. Bo duszy nie da się zniszczyć. Duszy się nie da zniszczyć. I właśnie jeszcze w piekle jest coś takiego, że się czuje tak jakby jakiś anioł, który walczy ze szatanami, po prostu jakby wbijał taką strzałę w gardło. A najgorsze w piekle, co tak jakby jest w podświadomości, gdy się w piekle, to jest informacja, która po prostu się wie, tak jakby, że z piekła nie da się uciec, nie da się uwolnić, to już jest wyrok, który zapadł i po prostu nie da się tak jakby uciec, uwolnić z piekła. I się tam staje już na wieczność. I to jest właśnie najgorsze. Tak. Trzecie pytanie. Jak wygląda diabeł? No, ja widziałem diabły na psychozie, więc powiem tak. Diabeł wygląda w ten sposób, że na diabła nie jesteście w stanie patrzeć dłużej niż po prostu 2-3 sekundy. Bo twarz osoby, w której się widzi tak jakby diabła, się tak zmienia na coraz gorszą i coraz gorszą tą twarz, że to jest najgorszy widok, którego nawet nie da się wyobrazić tego widoku. To jest najgorsze, co można zobaczyć, to twarz diabła. Czwarte pytanie. Jak jest, znaczy, gdzie jest piekło, jak się świat skończy? Z jednej książki coś tam słyszałem, wyczytałem, że
piekło znajduje się wewnątrz ziemi. Wewnątrz ziemi jest piekło. I świat się skończy w ten sposób, że po prostu bomby zostaną zrzucane na ziemię. Ja to tak oczywiście przewiduję swoim umysłem, nie? Jak to będzie, taką wizję, nie? Że zostaną bomby zrzucane na ziemię. Ziemia tak jakby no, zostanie zniszczona. Wszystko się rozwali. Cała kula ziemska, wszystko po prostu się rozwali i otworzy się ziemia i wszystko po prostu będzie zniszczone, nie? No. I tak właśnie zostanie zniszczony świat. Tak. Następne pytanie. Jak wygląda mapa piekła? Mapa piekła to jest tak jakby leżąca osoba. Ma ręce, nogi, głowę. To jest mapa piekła, która wewnątrz ziemi się ten świat piekło, właśnie świat piekła się znajduje wewnątrz ziemi. I najgorzej z tego, co właśnie słyszałem, to jest w szczękach piekła. Tam jest najgorzej. Szóste pytanie. Czy da się uciec z piekła? Powiem tak. Mi akurat się udało. Ale jeśli chodzi o ucieczkę z piekła, no, trzeba mieć tak jakby odwrotny klucz, umieć znaleźć odwrotny klucz. Jest trochę metaforą powiedziane, ale nie chcę na ten temat mówić. No, siódme pytanie. Piekło w psychozie, a po śmierci. W psychozie piekło to jest coś takiego, że strzeli coś do głowy, takiego, taka faza, która się nazywa psychozą i po prostu chodzimy między innymi, ale to wszystko dzieje się w naszej głowie i normalnie rozmawiamy z kimś, to znaczy nienormalnie akurat, bo jak się jest w psychozie piekła, to się normalnej rozmowy wtedy nie prowadzi. I właśnie to się dzieje w naszej głowie i chodzimy między innymi osobami. To jest psychoza piekła. A po śmierci, no to jest, po śmierci to już jest tak jakby, no, obyśmy się właśnie nie dowiedzieli tego, jak jest po śmierci w piekle, bo lepiej. Lepiej już nic nawet nie mówię, na te pytanie nie odpowiadam. Tak. Ósme pytanie. Jak wygląda psychoza czyśćca? Psychoza czyśćca wygląda tak, że no, jaki się miało grzech, to na ten grzech jest tak jakby odpowiednia kara. Każdy grzech zostanie jakby odpowiednio osoba ukarana co do każdego grzechu. To jest taka misja, którą po prostu trzeba przetrwać, trzeba przejść to wszystko i wytrwać w tej misji, żeby przejść. Czyli tak jakby odcierpieć za każdy grzech, trzeba to przejść. Dziewiąte pytanie. Dlaczego wybrane osoby dostają objawienie piekła? No tak, objawienie piekła dostają tylko wybrane osoby, nie? No. I tak jakby osoby, które dostaną objawienie piekła,
No to po prostu mają takie zadanie na tym świecie, aby o tym opowiadać, jak tam jest. Jak oczywiście ten odwrotny klucz uda się im znaleźć, nie? I jak uda się im wrócić stamtąd, no, to jak właśnie wrócą takie osoby z piekła, z psychozy piekła, no to mają taki nakaz, żeby o tym rozmawiać, jak jest w piekle, żeby inne osoby tak jakby, no, wiedziały, że muszą być dobre, bo jak tam trafią, to będą miały przesrane. 10. pytanie. Co robić, by uniknąć piekła? To jest bardzo proste, choć wprawdzie dla niektórych trudne. Tak. Jest coś takiego, taka zasada. Trzeba szanować innych i kochać Boga. To są tak jakby dwa zadania, którymi trzeba podążać i po prostu, no, podołać tym dwóm punktom. Kochać Boga i szanować innych. Szanować. To jest właśnie coś, co jak będziemy przestrzegać, to myślę, że tam nie trafimy. Ale dobrze jest trafić tak jakby do piekła na psychozie, czy mieć jakieś objawienie po prostu piekła, bo ja akurat przeżyłem coś podobnego do świętej Faustyny, bo słuchałem, co ona przeżyła później, jak po kilku latach już od tego, co przeżyłem, po prostu sobie coś tam na internecie wpisałem objawienie piekła i wyskoczyło mi, co święta Faustyna, a przeżyła, że też miała objawienie piekła. Nie wiem, czy ona to miała tak jakby w śnie, czy na psychozie, ale ja na psychozie przeżyłem coś podobnego, co ona opisywała i po prostu się zdziwiłem bardzo, że ktoś tak jakby tak piekło opisał, tak jak po prostu ja przeżyłem. I to mnie właśnie zaszokowało i zdziwiło. No. Dobrze. Jeszcze tak na koniec mogę powiedzieć, jakie jest najgorsze uczucie, którego nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. Ja się cały czas zastanawiam, czy to też było tak jakby wspólne coś z piekłem, czy to coś miało wspólnego, czy to była inna psychoza jakaś, czy co to w ogóle było, ale najgorsze uczucie, którego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, to jest, gdy się czuje, gdy nasza dusza po prostu gnije. Gnicie duszy. To jest najgorsze uczucie, a duszy się nie da zniszczyć. To jest właśnie najgorsze, co może się odczuwać. No. Nawet gdy przeżyłem taki stan, no to i tak nie jestem sobie w stanie nawet tego wyobrazić i nie chcę nawet próbować, bo to była tragedia. To była tragedia właśnie z tym, co odczuwałem, i to trwało przez jakiś czas, to nawet można powiedzieć chyba 2 albo 3 godziny miałem taki stan. No i to jest tak jakby czułem, że umieram, ale nie mogę umrzeć. A tak jakby moja dusza umierała, coś takiego, ale nie mogła umrzeć.
To było straszne. Dobrze, ja się z wami na dzisiaj żegnam. Odpowiedziałem na 10 pytań, które dla większości są bez odpowiedzi. Więc trzymajcie się, cześć.